Dobra, witam widzowie, witam, witam. W kolejnym odcinku z gry Kronik Myrtany. Zaczynamy tam, jak mówiliśmy, czyli zaczynamy oczywiście w mieście. Na samym starcie możesz paść na Twitcha, tam będzie pewnie Wigilię, będę streamował jakieś inne kurwa głupoty. Możesz paść na mój drugi kanał vlogowy, tam jest świetny rewind. I ja bym się o wędkę, że za mogę zarzucić? Wędkę, mam wędkę, może przy. Kurwa mać, i serio próbuję zdobyć w tej grze wędkę od 5 lat i nie mogę. Tadek. Dobra, idziemy tutaj, bo to wygląda jak miejsce, do którego potencjalnie chciałbym się udać. Pewnie dostajemy tu misję na to, żeby zostać jakimś tym gościem w jakiejś gildii tych kupców. Tak bym zgadywał, więc porozmawiamy tutaj pewnie szef. A ty? Dokąd się wybierasz? Mad Nikt Dog. tędy nie przejdzie. Albo Madok. No to pogadali. Witam. Ładny dom. Prawda? Trzeba przyznać, że pan Volker ma wspaniały gust. Mogę wejść do środka? To zależy. Jeśli Volker cię oczekuje, to zapraszam. Choć moim zdaniem jest to mało prawdopodobne. Kim jest ten cały Volker? Dla ciebie pan Volker, młodziku. Naprawdę go nie znasz? Jestem nowy na Archolos. Nie poznałem jeszcze wszystkich w mieście. Każdego pewnie nie poznasz, ale Volkera znać powinieneś. Pan Volker to najbogatszy człowiek w mieście. To dzięki niemu handel i rzemiosło rozkwitają w naszym mieście. Jest członkiem Kurwa, Rady dziwny ten Miejskiej. grejpfrut. Tak, jakby banda użyła Dziwny, lasu, by robić strasznie coś dobrego dziwny. dla miasta. Nie, szanowny pan Volker udziela atrakcyjne pożyczki dla tych, którzy chcą rozwinąć swój biznes. O! O ile jest w tym jakiś potencjał. Witam serdecznie. Ja chciałbym rozwinąć biznes. A mogę ubiegać się o pożyczkę? Nie znam cię, chłopcze. A to znaczy, że nie O, możesz. szkoda. Zresztą sam mówiłeś, że jesteś tu nowy. Nie mamy o czym rozmawiać. Sadek. Co? Jestem pewien, że masz na głowie istotniejsze zajęcia niż bezowocne zawracanie mi głowy. Właśnie powiem ci szczerze, że nie mam. Ale co? Wymyślimy sobie coś. Na przykład pochodzimy tutaj, zobaczymy, czy nie ukryli czegoś. Oczywiście, że coś ukryli. W takim miejscu widzowie zawsze są ukryte, kurwa, skórzane mieszki. Ja już tą grę znam tak na wylot, że to nie ma co. Ja zawsze wiem, gdzie znajdziemy mieszek, z korzeń. Wszystko wiem. Czy my chcemy ofiarować coś? Kurwa, nie wiem. A chcemy? Zobaczymy. Może chociaż raz ofiarujmy. Kurwa, ten zapis jest zepsuty. Może raz coś ofiarujmy i zobaczymy. Może odda na przykład w życiu, w manie, w sile, w zręczności. Zobaczymy. Dobra, czas to przetestować. A jak nie, to wczytam. Oddaj. Co? Ja. Nie mów, że. To ja się tyle razy modliłem i nie dawałem żadnego grosza, on mi ochronę zwiększył? Ale ochronę przed czym? O 5. Ogólnie? Przed wszystkim? I od się kręca, mogę jeszcze raz? A teraz za darmo. Kurwa, tak jakbym wiedział, że jak rzucę grosza, to ja dostanę jakieś fajne rzeczy. To bym se rzucał grosza. Łe, cię kręca. Za 25 golda, 5 ochrony. Wydaje mi się, że to trochę opłacalne było. Tu coś będzie. Tu będą giga krzaki. No nic, nie zawsze można zgadywać. Wygląda jakby coś tam miało być. Witam obywatelkę. Obywatelkę to akurat nie witam w sumie. Nic ciekawego. Dobra, muszę się trochę rozgrzać i zacząć mówić z sensem, bo ja już tak. Jak już se gadam, jakbym se nagrywał 60 minutę odcinka. A to jest przecież kolejny odcinek pod rząd, więc trzeba mieć energię taką świeżą. Cześć, jesteś tu nowy? Norman Paukę? Tak, można Powiedzmy. tak powiedzieć. Jeśli jesteś tu nowy, to radzę ci przede wszystkim uważać na własną No już sanę. mi się to nie Nie mówię podoba. tu tylko o kradzieżach kieszonkowych, ale też o wszystkich handlarzach, którzy będą próbowali wcisnąć ci jakieś pierdoły. Tak czy inaczej, gdybyś potrzebował nauczyciela, to służę pomocą. Czego możesz mnie No nauczyć? właśnie. Nie mam jeszcze zbyt wielu lat na karku, ale od zawsze byłem zdany na siebie. Jakoś sobie musiałem radzić. Tu Jak się no? trochę pomachało mieczem, tam toporem. Postrzelałem też z kuszy czy łuku. Cokolwiek z tego cię interesuje,
Może uda nam się jakoś dogadać. Jak my chyba dogadani, słuchaj. A umiesz zręczność? Widzę, że umiesz. A umiesz włók? A podszkol trochę? No to my się dogadamy, słuchaj, my się dogadamy. Poczekaj, dlaczego mam punkty nauki, kurwa, 5? Czyli ja miałem 20. Ile ja na to wydałem teraz? Stop. Muszę zobaczyć aż na odcinku. Co to mnie kosztowało? 300 punktów nauki? Co jest grane? Nie, to mnie kosztowało 10 punktów, widzowie. Dużo punktów. Gdzie to jest 10 punktów, to dużo, widzowie, punktów. Ja to wczytuję. Jest 5 rano w ogóle. Ale spokojnie, dopiero wstałem. Ja tak, wczoraj o tej poszedłem spać, dzisiaj wstałem. Kurwa, elegancko jest. Ale to nie jest tak, że zaraz mi psycha siądzie za 3 dni. Jak tak dalej będzie. Nie, widzowie, jest git. W ogóle ten wielki krzyżyk to oznacza zakaz wstępu, bo wybiłem do takiej fajnej miejscowości. I ona była nie... Czy nie, to nie zakaz wstępu, tylko kurwa niebezpieczeństwo, taki znak oznacza. Są jakieś chyba gigamoby, albo smoki, albo chuj wie co. W każdym razie, o nie! Jeszcze zapis przed modlitwą moją? Proszę! O dobra, zwiększę ochronę, dobra. A danos to jest kurwa giga koks. No i to jest giga koks bóg, co zwiększy ochronę. Więcej takich bogów i by było elegancko. Dobra, musimy niestety odbyć ten dialog od nowa, oczywiście, że go przeskipuję. No i nie będę się tego uczył, no bo... No ile to kosztuje, no nie będę. Cześć, tak. Kim jesteś? Jak tylko znajdę coś lepszego, to zamierzam się stąd. No, to akurat tego nie rozmawialiśmy, ja to kurwa skipłem, no. No, pewnie, że tak. Nie mam jeszcze. Jasne. Co sądzisz? Co sądzisz o Volkerze? Szczerze mówiąc, to sam nie wiem. Płaci nam ustalone wynagrodzenie zawsze zgodnie z terminem. Troszczy się, żebyśmy mieli gdzie spać i zapewnia sprzęt, byśmy mogli wypełniać swoje obowiązki. Okay. Jednak, jakby nie patrzeć, dorobił się na procentach z pożyczek i bardzo nie lubi, gdy ktoś ociąga się ze spłatą. Opinie w mieście na jego temat też są podzielone. Jedni marzą, by tak jak on, dorobić się fortuny. Inni natomiast uważają, że ich długi są jego winą i pogardliwie nazywają go lichwiarzem. Co by o nim nie mówić? Jest jedną z ważniejszych osób w mieście i raczej nie traci czasu na błahe sprawy, ani mało znaczące osoby. Co się dzieje, kurwa, widzowie? Ucieka mi tego. Ucieka mi biurko. Dobra, nie będziemy się uczyć, bo mamy tych punktów nauki 15 i mam nadzieję, że tak zostanie. Idziemy dalej. Dobra. Idziemy dalej. Zobaczmy, co tu się dzieje. Kim ty jesteś? Jesteś zwykłym robolem. Takimi ludźmi to ja, kurwa, nawet nie gadam. Chłopie, tu na bank coś jest ukryte. Co tu będzie ukryte? Nic nie ma tu ukryte? Status, kurwa, zawiedziony jestem. Status odczucia zawiedzenie jest posiadane. Byłem przekonany, że na bank tu coś ukryją. Coś tu musi być, kurwa, ukryte na bank. Niemożliwe, że nic nie ukryli. Na pewno. Dobra, jestem większym nowym niż sądziłem w tą grę komputerową. Czy stąd mnie chcecie wypierdolić? Nie. Czy coś tu jest ciekawego? Też nie. A naprawdę nic tu nie ukryliście? Twórcy gry. Znaczy twórcy moda. Halo. Nirka. No i ty wyglądasz jak gościu, którym my się dogadamy. Kim jesteś? Nazywam się Nirka. Jestem myśliwym, ale coraz rzadziej chodzę na polowania. Lata już nie te. Wyglądasz jak gość, z którym się dogadamy. Jeśli chcesz kupić coś związanego z łowiectwem, to u nikogo nie znajdziesz lepszego stosunku ceny do jakości towaru niż u mnie. No, to super. Mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Poważnie pytasz? Tak po prostu miałbym ci zdradzić tajniki myśliwstwa? No. Myślałem się, że będziesz chciał czegoś w zamian. Nie powiem, że nie. Złoto zawsze się przyda. Szczególnie, kiedy moja emerytura jest tak niepewna. Wyłóż go trochę, a nauczę cię strzelania z łuku i pokażę, jak byś zrobił. On mnie tam chłop mnie za darmo uczy. Jeśli znasz podstawy pozyskiwania trofeów zwierzęcych. A nie, za darmo na pewno nie. Wyrywania pazurów, kłów, języków ognistych jaszczurów i zdzierania skór z gadów. Pokaż, czy ja czegoś nie umiem? Jeśli jesteś...
Języki jaszczurów. Nie ma się tego sensu uczyć z tego względu, że ja po prostu nie zabijam jaszczurów. Wyrywanie kłów. To brzmi jak coś, co może się przydać akurat. Ale na razie... Czego mnie jeszcze możesz poszkolić? Okej. I kosztuje to trochę dużo złota. Więc na razie sobie odpuszczę. Co słychać? Może na razie cię zapytam. Dobrze, na ile może być w obecnej sytuacji politycznej królestwa. No i chciałem się widzowie napić. Weź powiedz to jeszcze raz. Jest na tyle dobrze, na ile może być w obecnej sytuacji politycznej królestwa. Co? Jak? Nie no, dobra. Pokaż mi swoje towary. Pokaż, co tu masz ciekawego. Łuk gońca do pizdy. Łuk wierzbowy do pizdy. Łuk krótki, ty. Ale masz syf. A ty nie... Kły nie są aż tak dużo warte, ty. A ty nie masz czegoś fajnego na sprzedaż? Albo nie zapłacisz dużo za skóry? No chyba nie, niestety. No to się nie dogadamy, ty. Ja myślałem... To jakieś bobułki są. Na co mi takie bobułki? Ja nie chcę takich bobułków. Ty, ale masz giga niebob kufer, także... Oj, chyba już staję, zauważyć, że po mieszkaniu chodzimy. A spokojnie, widzowie, opierdolimy ten kufer, tak czy siak. A nie, on sobie idzie na przechadzkę, także... Ej, ty, co ty tu robisz? Ja? Co? Co się dzieje? Ej, ty! Nie, no nie widział mnie, na bank mnie nie widział. Oszukaństwo. Już byłem za ścianą, nie widzisz. Nie widzisz mnie, chłopie. Lewo, prawo, lewo, prawo. No i wszystko. Srebrny inos, spoko. Goldzik, spoko. A to co to jest? Skóra niedźwiedzia za 250 golda. Fajnie. Fajnie by to by było, jakbym znalazł nabywcę tej skóry. Albo ewentualnie by się okazało, że mogę tego. Że mogę u tego naszego gościa w mieście sprzedać tą skórę za 250 golda i on to kupi za tyle. Co się dzieje? Witam serdecznie. Patrzyłem, jakie tu trofeo niedźwiedzia tegowego. Dobra. Spadamy stąd, ewakuacja tak zwana, szybka następuje. No na bank się zgubiłem z 300 razy w tym mieście, ale chyba wydaje mi się, że na razie idę w miarę w dobrym kierunku. Chyba teraz się nie można zgubić, bo jest chyba tylko i wyłącznie jedna droga, którą mogę... No i wszystko, po jednej drodze. Te powiedziałem. Dobra, to chodźmy tutaj, może tu coś ciekawego znajdziemy. No teraz będzie bardzo dużo takiego chodzenia na tym odcinku i takiego badania tego całego miasta i co tu się właściwie dzieje, więc no musicie na razie no nie będzie za dużo fabułki niestety. Jakkolwiek bym to chciał, no to kufry się same nie opierdolą, wiadomo. Lewo, prawo, lewo. Strasznie dużo wytrychu złamałem. Ale chyba i tak się opłacało. Nie będę tego wczytywać. To robiłem w poprzednich gotikach. Coś mi nie wyszło. Jeden wytrych złamany. Niczego. Jeden wytrych złamany, Cheat. Witam, słuchaj, strażnik miejski. Pogadajmy sobie. Jak leci? W porządku. Trochę obcych się tu ostatnio pojawia, ale da się to przeżyć. Spoko. Opowiedz mi o Roderichu. To świetny dowódca, który nawet po utracie najlepszych ludzi wysłanych na front potrafi utrzymać organizację w ryzach. Gdyby nie jego zdecydowanie i charyzma, straż już dawno by się rozpadła. Ten wysłannik... Co? Co możesz mi powiedzieć o straży miejskiej? Zajmujemy się pilnowaniem porządku w mieście. Archolos jest bardzo duże, więc na ogół mamy pełne ręce roboty. Teraz dodatkowo musimy zajmować się konsekwencjami wojny wpływającymi na wyspę. Więc służba zdecydowanie nie jest dla każdego. Wasza stara też tak gada. Pozdro. Dobra. Co powinienem zrobić, by dołączyć do straży? Porozmawiaj z naszym dowódcą, Roderichem. On ci wyjaśni wszystko krok po kroku. Nie to miałem powiedzieć, się, ale... Nie czekacie łatwe zadanie. Straż nie przyjmuje byle kogo. No dobra, a ten Roderich to nie jest ten najbogatszy chłop? To z nim mam pogadać o dołączeniu do straży, czy nie? Bo to by ten lichwiarz, tak? Strażnik miejski, dobra, jest tu warsztat.
Jest strasznie ciemno, pewnie jak ktoś to ogląda w dzień, to na bank nic nie widzi w tym momencie. Więc przyps. Włóczęga, słuchaj. O, cośmy sobie pogadali. Tutaj nie mogę wejść. Chciałbym pookradać kilka rzeczy. Biorę to mleko i tą rybę, chłopie. Jak to leżą, to biorę, to nie biorę. Jest noc, z jednej strony to dobrze, bo będę mógł opierdalać chaty, z drugiej strony to niedobrze, bo nie, chyba nie pracują. O, ktoś tam gra w szachy, dobra, zaraz do niego pójdziemy. Bo chyba nie pracują w nocy chłopy, czy pracują? W sumie to już sam nie wiem. Jakby tu są, czy jakby te główne NPC-ty, które mają za zadanie pracować, to pracują, nie pracują? Chyba cię tu jeszcze nie widziałem. Pierwszy raz w naszym wspaniałym Archolos. Znaczy idą spać, czy nie idą spać? Nie musisz odpowiadać. No i czy pracują, czy nie pracują? Zawsze musi być ten pierwszy raz, nieprawda? Ale przecież jakbym to słyszał. I zajmuję się wszystkimi zagubionymi w tym wielkim... Nie, nie. Zainteresuje cię któraś z... Nie, nie interesuje mnie, szczerze mówiąc. Jakieś rady to samo masz do powiedzenia? Dobrze się rozglądaj. Miasto jest pełne. Dobra, jakby... Zapomnij też odwiedzić nasze... No, on chyba mówi dokładnie to samo, co te poprzednie NPC-ty. Fajne jest to, że teraz możemy sobie wychodzić i wchodzić do miasta i te bramy są otwarte, to jest spoko. Strażnik miejski, okej. Wino, no to nie wiem, czy chcę krasić, wczytywać i zapisywać. Obywatel, obywatel, nic ciekawego. Ty, strażnik miejski, kurwa. Ja bym tu potrzebował postaci, które miałyby na przykład na sprzedaż łuk. Musiał... O! Poczekaj. No nie pierdol, że tu tak sobie można... A to jest dokładnie takie same miejsce, jak było w tym, w Gothiku 2. To jest specjalnie już otwarte, żebyśmy nie musieli chodzić. I oszukiwać, i wczytywać, i wbijać. Prawe, lewe, prawe... Prawe, lewe, prawe, prawe, lewe. Te kufry powinny być otwarte. Lekki skórzany pancerz. Dokładnie taki sam jak mam. A czemu tu nie ma strażnika żadnego? Nie pilnuje składu? Bez sensu, ale dobra. To może być nawiązanie do właśnie Gothika tego. Lewo, lewo, prawo... Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo... Lewo, lewo, prawo, prawo. To może być nawiązanie, słuchajcie, do Gothika... dwójki, gdzie było dokładnie takie same miejsce i mimo tego, że i tak był strażnik, to ludzie i tak wskakiwali. Zresztą my też pewnie wskoczyliśmy tam górą po prostu i okradliśmy i wyszliśmy sobie, więc gaduję, że to może być do tego nawiązanie. Zapiszę, bo się trochę boję. Chyba, że teraz się na przykład okaże, że ja stąd wyjdę, oni mnie złapią. 40 lat pierdla, nie mnie zabiją. Albo będzie jakaś akcja fabularna, to by było super. Jakby teraz ja się odwracam, to kurwa stoi ekipa, jakby fabularnie jakąś misję mamy, taką poboczną, fabularną misję. Wynikła taka misja. Fajne to było. No to strasznie długo się zapisuje, dlatego stop. Box. Dobra, jest tu coś jeszcze oprócz gigabaga? Chyba nie ma. Jestem ciekaw, czy z tamtej strony da się dokładnie tu wejść murami. To by było też fajne, jakby się dało. Taki easter egg. Mnie tu czeka kara za to, że tu wszedłem? Chyba nie ma kary. No kara. Chyba jest git, chyba czysto, Izak 5, czysty. Dobra, to wygląda jak jakaś karczma, ale w razie czego to i tak idziemy się tutaj. O! Co to ma być? Co ty tutaj robisz? Witam pana muzykanta, jak leci? Nie widzisz, że coś... Aha, tośmy sobie pogadali. Witam pana muzykanta. Nie widzisz, że... O, witam pana muzykanta. O, ten to nawet nie chce gadać. Pogadali, dobra. Idziemy w dół. Tu coś jeszcze jest ciekawego? Nie, to idziemy tutaj. Widzę, że miasto nawet żyje. Żyje nocą. O co chodzi? Potwierdzisz, że mój przeciwnik oszukiwał. Nawet największy ignorant wie, że królowa nie może zbić gońca. Zaświadczysz tutaj przy wszystkich, że Leon jest zwykłym oszustem. Królowa. O czym mowa? O szachach oczywiście, a niby o czym innym. Zaraz. Nie masz pojęcia, co to za gra, prawda? Nie, no mam. Bogowie, to pokolenie jest stracone. Po co w ogóle jeszcze się łudzę? Królowa może być gońca. Że go niby nie może. W takim razie nie. Ja sobie pójdę. Nie ja... będę cię dłużej załamał. No mogę się oszukiwać. Cój, miałbym do ciebie sprawę, z którą nawet ktoś twojego pokroju powinien dać sobie radę.
Obiecuję, że niczego nie pożałujesz. W końcu nie każdy dostaje od życia szansę na współpracę z Kuno, skromnym politykiem w służbie ludu Archolos. Co? Polityk? Działasz w służbie króla? Co? Chyba, że to stary szak, na przykład średniowiesza. I może wtedy nie można było. Wspieram sprawę starszą od nas wszystkich i jedyną godną uwagi i poszanowania. To co się dzieje? Intrygująco. Co to za sprawa? Sprawa Ulryka. Archolos już dawno powinno odłączyć się od królestwa i stanowić osobny byt polityczny. To Robar wciągnął nas w wojnę z orkami. To on sprowadził na nas kłopoty. To co w końcu mam dla ciebie zrobić? Ten szarlatan Leon chełpi się, że mnie pokonał. Ale on oszukiwał, przysięgam. Udowodnię to bez problemu dzięki podręcznikowi Prawidła Szachowe, gdzie spisano wszystkie zasady tej wspaniałej gry. Musisz zrozumieć, młodzieńcze, że takim kłamcom jak on należy się surowa kara. Całe społeczeństwo na tym zyska. Tyle zachodu o partię w jakąś głupią grę? Głupią grę ci powie. Ech, ale tu nie chodzi nawet o same szachy. Widzisz, kiedy gramy, rozmawiamy o polityce. Mamy taką umowę. Zwycięzca każdej partii jest zwycięzcą naszych debat, a dzisiejsza jest zbyt ważna, bym mógł ją odpuścić. Musimy omówić kwestię zapłaty. Oczywiście, wy młodzi mielibyście zrobić coś za darmo. Chłopcze, jestem wpływowym człowiekiem i mogę ci bardzo pomóc, o ile stoisz po właściwej stronie. Czy twoje wpływy są związane z pokaźną kiesą? Taki dźwięk powinienem usłyszeć, jak tu przyjdę, kurwa, z tą książką. Dobrze zapłacę, ale musisz się z tym uwinąć. Dźwięk złotych monet. Gdzie mam szukać tego podręcznika? Zsuwam kolanem ciąg do biurka. Sprawdź wśród kupców albo u kogoś wykształconego. Dobra. No, znikaj. Ja tymczasem pójdę kupić sobie coś do jedzenia. Zgłodniałem od tych dysput. Myślę, że ogarniemy tutaj książkę dla ciebie. Chwila. Masz coś jeszcze do powiedzenia? Powiedz mi, co myślisz o Robarze drugim? O Robarze drugim. O tym nieudaczniku. Jego słowo już dawno przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. Realną władzę w królestwie ma teraz dworska świta. Dyktują mu, co ma robić, a on posłusznie wszystko wprowadza w życie. Nie zdziwiłbym się, gdyby Robar tak naprawdę od dawna nie żył. To by tłumaczyło ten szereg katastrofalnych decyzji. Chociażby ten pomysł z kolonią górniczą. Na to mógł wpaść tylko szaleniec. O. Po co przeznaczać na to tyle środków? Po trochę tarczy mieczy z magicznej rudy? Czyli, poczekajcie, kolonia górnicza została stworzona i my jakby jesteśmy w tych czasach, w których graliśmy wcześniej, tylko jesteśmy w Gothiku 2. Albo 1, 1, albo 2. No mniej więcej to są te same czasy. Okej, okay, dobra, rozumiem. Tylko jeszcze jakbym precyzyjnie mi dokreślił... nie boisz się mówić, jak to... Do kolonii trafiają tylko skazańcy. Z tego co słyszałem, do kolonii trafiają tylko skazańcy. Będzie z nich... I kolonia nadal istnieje. Po pierwsze, wojny nie wygrywa się tylko mocnym mieczem. Tu trzeba czegoś więcej. Taktyki, wywiadu, doświadczonych generałów. Po drugie... Za niedługo skazańcem będzie mógł być każdy. Zsyłają tam za coraz drobniejsze przewinienia. Nie boisz się mówić o tym tak otwarcie? Ktoś musi. Poza tym jestem tutaj znany. Znany i bogaty. A ludziom mojego pokroju niełatwo zamknąć usta. Spoko. Co myślisz o Ulryku? Jego ekscelencja Ulryk, władca Wilczego Leża, jest potomkiem w linii prostej legendarnego władcy wyspy, Wolfcaka. To on powinien sprawować tutaj rządy, a nie przybłędy z kontynentu. Poświęcam cały swój czas i siły, by przywrócić go do władzy. Póki co z marnym skutkiem. To nie moja wina, że ludzie nie rozumieją podstawowych zasad panujących w polityce. Ci partacze, urzędasy króla, nigdy dobrowolnie nie zrzekną się władzy. Za dobrze im przykorycie. Wszystko, o czym mówiłem lata temu, spełnia się co do joty.
Król wprowadza chore edykty i dekrety, podwyższa podatki, zawłaszcza kupieckie statki, a przez wciągnięcie nas w wojnę z orkami sprowadził plagę uchodźców na wyspę. Dopiero teraz ludzie zaczynają widzieć, że to ja miałem rację. Ja! Władze powinny jak najszybciej oddać kontrolę nad wyspą w ręce Ulryka. On zaprowadziłby tutaj porządek twardą ręką. Rozumiem. Dobra, także mamy pierwszą misję do wykonania. Nie chcę my, tylko chcę my, jak niecierpiąco zwłoki misja. I jakiego z tego siana? Nie. Gambit Królewski się nazywa. No dobra, misja. Dziwię się, że byłeś w stanie tak długo słuchać tego pacana. Pewnie masz teraz do mnie jakąś sprawę. Kuno twierdzi, że oszukiwałeś. Biedny. Cóż, pogodzenie się z porażką nigdy nie przychodziło mu łatwo. Wytłumaczysz mi, na czym miało polegać moje straszne oszustwo? Koniec nie może zbić królowej, królowa nie może zbić końca. Nie. Koniec nie może zbić królowej chyba. Koniec nie może zbić królowej. To ciekawe. Często grywasz? Nawet nie znam podstawowych zasad tej gry. No. Typowe dla młodych. No ale chyba ci się nie przedstawiłem, prawda? Nazywam się Leon i jestem skromnym kupcem. Wracając do szachów, królowa oczywiście może zbić gońca. Tak samo jak goniec królową. No tak, każdy mi się wydawało. Każda figura mogą się zbijać nawzajem. Mhm. Jako wyjątek można uznać tylko króla. No to tak, siebie rozumiemy. Tak. Kuno wspominał mi o waszych dyskusjach. Ty też podchodzisz do nich tak poważnie? Wiesz, Kuno uważa się za wybitnego polityka i znaczącą postać w mieście. Jego poglądy i podejście nazwałbym dość skrajnymi. A ty? Interesujesz się może polityką? No, oczywiście, powiedzmy. Lubię wiedzieć, co się dzieje wokół mnie. Wspaniale. W takim razie powiedz mi, kogo popierasz? Władzę królewską czy Ulryka? Jestem na... O kurwa. No co, Ulryk, Robar, kurwa, tak, kliknę to. Uważam Ulryka za prawowitego władcę. Cóż, Ulryk jest rozsądnym człowiekiem, ale też zimnym i zachowawczym. Kiedyś miałem nawet okazję go poznać. Kupował u mnie tomiska traktujące o jego rodzie. A przynajmniej on uważa, że to jego ród. Chyba szukał na to dowodów. Wracając do tematu. Prawowity władca, tak? Archolos od 300 lat nie zna innego pana od króla Myrtany. Załóżmy teoretycznie, że gubernator oddaje jutro władzę w ręce dziedzica. Co potem? Nie wiem, nie jestem nim. To prawda. A wiesz, z czego utrzymuje się Archolos? Z handlu. Z handlu. Nie tylko, ale faktycznie głównie z handlu. I wyobraź sobie teraz, że Archolos opuszcza królestwo. No handel. Wydaje ci się, że król pozwoli handlować któremukolwiek z miast kontynentów z wyspą, która tak po prostu opuściła ich łono? Ulryk na pewno ma jakiś plan. Jakiś na pewno. Widzisz, ludzie pokroju Kuno zawsze domagają się szybkich i gwałtownych zmian, licząc, że wszyscy na nich zarobią i będą szczęśliwi. Prawda jest jednak taka, że nikt nie zastanawia się, co zrobić potem. Rozumiem. Bardzo dobrze. Każda moneta ma dwie strony. Polecam ci zawsze obejrzeć dokładnie obie. To jest świetna rada. Kuno chce, bym w ogóle w życiu, widzowie. Świetna rada. O przyniesienie księgi mądra. Prawidła szachowe, gdzie podobno zapisano wszystkie reguły tej gry. Bardzo. Znakomicie, przynieś mu ją proszę. Możesz nawet wziąć moją kopię. Chociaż nie, czekaj. Ostatnio ją gdzieś zgubiłem. No trudno. Może to nie może być takie łatwe. Może ją mieć? Najprędzej ci, którzy z nami grywają. Problem polega na tym, że to mieszkańcy Starego Miasta, do którego dostępu nie masz. Nie no, jeszcze do Starego Miasta musisz magów wody w mieście wpierdalać. Oni mają pokaźne zbiory. Dobra, magowie, spoko. Dlaczego tak ci zależy, żeby Kuno faktycznie ją dostał? Bo się skompromituje, jak zawsze. Widzisz, Kuno myśli, że jest ważnym graczem na scenie politycznej. A tak naprawdę większość uważa go za pośmiewisko Starego Miasta. Ileż to petycji i propozycji reform napisał. Wszystkie absurdalne, albo wręcz głupie. Ulryk pewnie się wstydzi, że ktoś taki zabiegał o jego interesy. Problem w tym, że Kuno obiecał mi zapłatę za pomoc. W takim razie ja zapłacę ci więcej. Nie będzie mi trudno przebić człowieka, który od dłuższego czasu utrzymuje się ze spadku po matce. Dobrze,
Jeszcze tu wrócę. W takim razie powodzenia. Co słychać? Kuno znowu szaleje z wydatkami. Jego wuj miał jednak rację, że roztrwoni majątek swej świętej pamięci matki. No dobra, jak ty dasz więcej, to ja do ciebie przyniosę. To potężnie może mieć trochę smaku wody. Spoko. Idziemy badać, co się tu dzieje dalej. Jeżeli każda kwestia dialogowa będzie trwała kurwa tak długo, jak trwała ta kwestia dialogowa, to my tej gry nie skończymy do kurwa za... Co ty tam robisz? Witam serdecznie. Co ty tam robisz? A co wy tu w trójkę sobie w myśli mieszkacie? Żaden problem nie jest, ale co? Podejrzane. Dobra, idziemy dalej. Jest targ i o dziwo targ działa w nocy, więc spoko. Witam handlarza. Pohandlujmy, słuchaj, co masz ciekawego? Knagi, torby, pieprzu, dobra. O. Każdy mężczyzna zdolny do walki, który otrzyma kartę powołania. Ogłasza się, co następuje. Witam serdecznie. Czym się zajmujesz? Handluję, albo myślę o tym, jak handlować lepiej. Mogę wyciągnąć? Nie mogę. Pochodnie. W trakcie rozmowy, czyli nie mogę, poczekaj. Tyk, tak będzie nam się raźniej rozmawiało. Pokaż towary najpierw. Pas umiejętności, fajne. Zręczność 5, wszystko w porządku. Pas siły, spoko. Pasy myśliwskie, spoko. Ale nie masz nic, co jakby turbo mnie interesowało. Chyba, że mogę na przykład tobie pas sprzedać za jakąś większą cenę. Spoko, no nie, 22 golda dasz. Bywało lepiej, ale hej! Ja miałbym nie wyjść na prostą, wolne że... Dobra, jak ty będziesz miał kurwa za 500 golda pasy, to ty nigdy, chłopie, nie wyjdziesz na prostą. Zejść z ceny, bo nie, zaraz rozdupcy coś. Ja już się gubię w tym mieście, już nie wiem skąd przyszedłem, stamtąd, dobra. Witam Herolda, kurwa, ja bym z Heroldem później. Pokaż, co ty masz na sprzedaż. Masz miecze, spoko. O kurwa, obrażenia tyle i wymaga zręczności, fajno, podoba mi się to. Podoba mi się to, czyli najpierw musimy nauczyć się... Zostaniesz mi tu pierdolić. Musimy nauczyć się zręczności. Mamy tej zręczności 35. Ja bym się cofnął, nauczyłbym się zręczności, wrócił, kupił miecze. I tak sobie będziemy chodzić, kurwa. Ty, ale to będą takie nudy, jak ja będę chodził przecież i takie rzeczy robił cały czas. To trzeba coś poddymić dla widzów. Ale przecież ja nie tędy. Gdzie ja kurwa jestem? Halo. A, bo ja wtedy szedłem jakąś górą. I bym musiał iść tu i cofnąć się w prawo, tak? Jest. Chyba tak. Idziemy nauczyć się zręczności. Albo nie. Albo zrobię to poza odcinkami. Kurwa, nie wiem. Albo zrobię to teraz, a zrobię to na odcinku. Ja nie wiem, co się dzieje. Coś się dziwnego stało. Jakiś lag. Nie wiem, widzowie, czy to robić na odcinkach, czy nie. Powiedzmy, że ten pierwszy odcinek z tego miasta, to takie zrobimy. Dlatego też... Norman! A, to ty co miałeś mnie nauczyć? No! No, my dogadani, słuchaj. Zręczność, ja bym... O kurwa, ty bierzesz za to 10... No dużo punktów doświadczenia się na to zużywam, na to zręczność. Dużo. Mam teraz tylko 5 punktów nauki. A zręczności 40. No nic, więcej się już niestety nie nauczę. Czy dwa się jeszcze mogę nauczyć, ale to mi za dużo nie da. Trzeba było jakiś pas zręczności lepszy ogarnąć chyba. Chociaż mam pas zręczności chyba 5, więc... Plus 5 zręczności chyba mam, tak? Tak? Nie, czy mam... Nie mam pas zręczności, mam ochronę. No można by było ten pas ogarnąć, z drugiej strony to strasznie dużo pitongów. Pohandluję. Czy ja chcę to kupić? Ile to kosztuje? No niby 100... 100... A ile mam zręczności? Stop, ile mam zręczności? Zręczności. 40 zręczności, czyli nawet sobie tego nie założę, tak? Pewnie, że nie. A nie, wymaga na zręczność. A, 40 mam. Dobra, to ja bym to kupił. Tylko to 200 kosztuje. Ale to broń? Taka tego. No nie wiem, widzowie. Warto jest wiedzieć, ale może na razie odpuścimy i chodźmy dalej. Tą zręczność i tak bym się nauczył i tak, więc jakby to
Spoko, że się nauczyłem. Armar. Czym się zajmujesz? No nie mów, że nigdy nie obiło ci się o uszy imię Armar. Nie. Jestem najbardziej uczciwym kupcem to? W całym mieście. To? Omega Lur? Z nikim nie dogadasz się tak jak ze mną. Słuchaj, to pohandlujmy. No nie obiło mi się uszy, jak ty kurwa zupę sprzedajesz, to co? Co słychać? Pomimo trudnej sytuacji na rynku ciągle wychodzę na plus. Bez mojej wrodzonej uczciwości nie byłbym w stanie osiągnąć takich wyników. Rozumiem. Idę dalej. Mam wrażenie, że się nic nie dzieje w tym odcinku. Znaczy mega dużo się dzieje i my... Fryzjer? Nie pierdol, że to jest fryzjer. A nie, pracownia krawiecka. Już mi kurwa się serce zatrzymało, że mogę sobie fryzurkę zmienić. To by było zajebiste. Dobra, na razie co się... Co to ma być? A. Co ty tutaj robisz? No ja chcę robić. Chciałem przyjść tutaj zobaczyć, co ty robisz właściwie. Co ty tutaj robisz? Czy to nie jest oczywiste? Nie widzisz tych wszystkich wspaniałych materiałów? A może mnie nauczy robić w ogóle, tworzyć? Ubrania? Jestem krawcem, a to mój zakład. Tak powiedziałem? Jeśli chcesz wyglądać jak porządny nauczy, to nauczy, obywatel, to, że nauczy to mnie robić ubrania. Równie pięknych strojów, co u mnie. Chciałem kupić ubranie. Wybacz, ale zgodnie z prawem... Jestem upoważniony sprzedawać. Ubranie to nie tylko ozdoba, ale też symbol statusu. Ale dużo FPS-ów na kamerce. Jo, ci kręca. No dobra, to się pierdol. To czemu tu masz zakład, ty? Jak zbejtowany zostałem. Umieść sobie zakład w górnym mieście, a nie tu porządnych obywateli niższego miasta, wkurwiasz. I minus 10 sekund. No i co teraz? Dobra, tablica ogłoszeń, ona na pewno się przyda i mogę tu pozbierać 1000 rzeczy. Bierę wszystko, oczywiście, że biorę wszystko. Oferty handlu, oczywiście, że biorę wszystko. No i mapę, listy gończe, oczywiście, że biorę wszystko. O kurwa, ty, listy gończe. Co ja będę mógł? Normalnie będę mógł polować na gości? Będę mógł zabijać gości, co są poszukiwani. I chodź się kręca. Widzowie, ale fajnie, ty, pokaż to. Co ty gadasz? Pokaż. List gończy z ślisko ręki. Właśnie doszło do kolejnej serii napadów. Szankowca znanego jako ślisko ręki. Mężczyzna wielokrotnie unikał zatrzymania, ciężko raniąc przy tym kilku strażników. Za wykonanie wyroku śmierci przewidziana jest nagroda w wysokości 100 sztuk złota do odbioru. Jo! Fajne, podoba mi się to. I ma. Mam nadzieję, że nikt mi nie okradnie. Bardzo bym się zdenerwował, jakby ktoś mnie okradł. I zajebał mi te 500 golda. Dobra, zbieramy jagody i idziemy zwiedzać dalej miasto. Zawsze te początkowe odcinki są jednocześnie w jakiejś nowej lokacji, jednocześnie najbardziej ekscytujące dla mnie, ale wiem, że zdaję sobie też sprawę, że jednocześnie chyba najbardziej nudne na odcinek, albo może mi się wydaje, może też są tak samo ekscytujące. Może mi się wydaje, że jakby ekscytujące jest to, co ja pierdolę, a to najbardziej akurat nudne fragmenty są. I jak się nie odzywam z 15 sekund, to już myślę, że giga nudy są. To wcale może tak akurat nie jest. Bo gra się wtedy sama przychodzi i jakby ono oddaje na chwilę prowadzenie gierki odcinka grze. Słuchaj, czego... A gdzie jesteś, panie alchemiku? Panie alchemik. Dawaj kurwa i mnie nie denerwuj. Herschlik, witam. Kim jesteś? Zastanów się młody, wokół mnie walają się papiery, zioła, mikstury. Kim mogę być? Oczywiście, że alchemikiem. Papiery, zioła, mikstury? Herschlik, jeśli już zagłębiamy się w detale. Politykiem? Pokaż towary. Co tu masz ciekawego? Masz eliksir zręczności, na pewno chciałbym go hapsnąć. Ale na pewno nie chciałbym go hapsnąć teraz, bo kosztuje strasznie dużo pieniędzy. No więc tyle no. O! A jak mu to wezmę, to on się wkurzy? Zaraz zobaczymy. Sejwik. Mimo ci kręca. Nie no, kupuję nowy dysk. Mimo tego, że to... Czekaj tylko, ci parszywy złodzieju. Czyli się wkurzy. Przynajmniej znamy na to odpowiedź. Ale spokojnie, zajumamy mu to, jak pójdzie spać, wyjdę i po prostu się tu wkradnę i mu to wszystko zajebę, więc gitara będzie i tak. Dobra widzowie, jak ja wczytałem, on normalnie lulu poszedł. Dawaj kwarc, dawaj lis, dawaj szmołę. Czy tu jeszcze mogę ci opierdolić? Chyba nie,
Dobra, spadamy stąd, ewakuacja tak zwana. Chciałem przeczytać coś w liście. Co się dzieje? Co się dzieje? Pokaż, co tam było w tym liście. Mam tyle tych listów. List do Herlisia. Dziwny kamień, który wpadł mi w ręce podczas niefortunnej podróży w Kolinis. O, na Kolinis. Wydaje mi się czymś więcej niż zwykłym minerałem. Choć promienie słońca odbijają się od niego gładko niż fale jeziora powierzchni, tak światło księżyca zdaje się przenikać niezmąconą fakturę, sprawiając, że wnętrze pulsuje i stale zmienia swój kształt. Jestem pewien, że ów kamień nie wyszedł spod ręki rzemieślnika, ani nie uformował go czas. Jeszcze dziś zaniosek do zaprzyjaźnionego maga. Być może wiedza wyjawi sekrety, o której milczą najstarsze księgi w Waldfried. Waldfried. Zapomniałem, że to po polsku. Polska górą, polski mod. Coś mu zajebałem, jakiś kwarc. Ile to jest warte? Nawet nie chciałem... A mogę zagrać na lutni? Nie, chyba nie. A szkoda. Ukradłem mu kwarc, tylko nie wiem ani gdzie to jest, ani ile to jest warte. Otwórzmy przy okazji... To sztuk złota? A nie, to ten dziwny kamień. Chyba. Albo nie? Otwierana musza. Mogę sprzedać za 30. To jest normalnie gamblowanie, nie? Mogę sprzedać za 30, ale może wypaść coś fajnego. Pewne pieniądze, czy ryzykujemy? Dobra, na pewno jak sobie trochę pozbieram tych muszli, to je później posprzedaję. Cudownie. Kolejny darmozjad w mieście. Jeżeli przyszedłeś tu tylko po to, by zasilić grono bezdomnych, to równie dobrze możesz wybiec za mury i dać się zjeść wilkom. No nie mili tutaj panowie obywatelowie. Bardzo niebiłe zachowanie. Potępiam, nie pozdrawiam. O, na tropie bestii sklep łuczarski. I to mi się kurwa podoba. O, jest nas skorupa tego. Dobra. Jak tu jest drabina, chłopie? Jak ja tu normalnie Oj. Szelek, spoko, ja też mam. Dobra, pokaż co tu masz. Na pewno masz jakiś zajebisty łuk, który jeszcze ogarnę z Afryki, jeśli go ukradnę. A nie, to trzeba iść na górę. O, mogę nie tupać. Holipka. Witam serdecznie. O, śpi, spokojnie. Śpi. Witam serdecznie, Alana. Proszę spać. Nic się nie dzieje. Ja się opierdolę kufer, tylko że na kufer najechał, nie na ciebie. Stop. Na kufer, cyk. Lewo, prawo, lewo, cyk. Okej, okay, skóry, pazury, bełty. I nie, to nie jest smoczy korzeń, to jest zębaty ziel. No mogło być lepiej, dobra, słuchaj Alan, bo my musimy porozmawiać. Co nie ma? Aha, nie mam? No dobra. To ja się tu kimnę i se pogadamy z Alanem. No to nie mam, no kurwa, poczekaj no. Wiem właśnie, że mam. I od się kręca, no właśnie mam co tu szukać. No. Idę. Słuchajcie, panowie. Już? Możemy porozmawiać? Kimś zamienić ci słowa? Słuchaj Alan. Właśnie tu i gadamy. Jesteś myśliwym? Skórzany pancerz zobowiązuje. Nie boisz się dziczy? Dziczy? Dzicz to panuje w dzielnicy portowej. Wychowałem się tam jako sierota, więc wiem o czym mówię. Do kogo? Życie tutaj w porównaniu z portem jest błogie i beztroskie. Na szczęście udało mi się znaleźć porządną pracę i wyrwać się stamtąd. Super, nałóż mnie czegoś o myślistwie. Jasna sprawa. Pierwsza lekcja, pamiętaj, umiejętności to podstawa, ale równie ważna jest broń, z której strzelasz. Nawet najlepszy strzelec będzie bezradny z felernym łukiem czy kuszą. Jak będziesz gotowy, to daj znać. Nauczę cię podstaw oprawiania zwierząt. Kiedy uznam, że już to rozumiesz, pokażę ci też, jak wyrwać im kły i pazury. Dobra, już wszystko chłopie rozumiem. O! Gdzie mogę dostać dobry sprzęt łowiecki? Dobre Jeśli pytanie. Jeśli oferta Fridy ci nie odpowiada, możesz spróbować u Nirki. Myślistwem się już nie zajmuje, ale na pewno znajdzie coś dobrego na sprzedaż. W ostateczności zostają ci handlarze na targowisku, ale nie oczekiwałbym tam niczego z wyższej półki. Dobra. No. Nie ma sprawy. Wyrywanie kłów. No to spoko, ale 250 sztuk złota? Kurwa. Nauczysz mnie. Nie ma sprawy. No dobra. Wyrywać zwierzętom kły.
Usuwanie kłów jest stosunkowo proste. Może ktoś by mnie taniej w sumie nauczył tego. Czymś ostrzą, a potem szarpiesz za kieł. Uważaj, no, żeby żadnego nie złamać. No mogłem poczekać, ale już dobra, nie będę wczytywać. Idę zobaczyć, co oni mają na ten sprzedaż. Jakiś lepszy łuk ogarnąć. Słuchaj, Frida. Witaj, nazywam się Frida. A ma fajne włosy. Jeśli potrzebujesz skór lub broni dystansowej, to dobrze trafiłeś. No, ja potrzebować właśnie, to. Jak to się stało, że zajęłaś się handlem? Nauczyłam się wszystkiego od męża. Pracowałam razem z nim, dopóki król nie wezwał go na służbę. Postanowiłam więc sama się tym zająć, pod jego nieobecność. W końcu lepiej zostawić interes żonie niż komuś obcemu. Na początku było ciężko, ale przez lata podpatrywałam jego metody, dzięki czemu nie byłam w tym całkiem zielona. Sama znam tylko podstawy łowiectwa. Dlatego musiałam zaoferować zaprzyjaźnionym myśliwym lepsze ceny za ich usługi. Sobie, zostawiając wyłącznie handel. Po pewnym czasie wygryzłam kupców, którzy wcześniej mnie oszukiwali. Musisz się więc dobrze znać na handlu. Mój sukces zawdzięczam dobrym układom ze znajomymi łowcami i byciu uczciwym. Klienci cenią sobie dobrą jakość w dobrej cenie. A dostawcy fakt, że ich nie oszukuje. Dobra, to jest świetne pytanie. Oczywiście. Pod warunkiem, że będą to skóry wysokiej jakości. Zapłacę ci za nie więcej niż inni na rynku. Na pewno ci się opłaci. Super. Pogadali, dogadani. Mam trochę skór. Skór na sprzedaż. No, zobacz. Saki. Obie jesteśmy kurwa bogaci. Wiedziałem, że tego gówna nie sprzedawać. Ile? 226 kurwa tego golda. 41. Nie, unikatów nie mam. Dobra, Gika się opłacało, to już wiemy, gdzie to wszystko sprzedawać. Zawsze to coś. 300 skóry sprzedają, ono zawsze to coś. Słuchaj, pokaż mi, co tu masz. Jętki łuk, masz super oferty łuków. Ale ja nie umiem zręcznie. Aż tak zręczność nie umiem, niestety. Ty, ale lepiej to nawet, jakbym się nauczył przecież tworzyć. Takie łuki, to on sobie sam zrobi, a to kosztuje 10. A ja umiem w łuk stworzyć. Umiem w umiejętności tworzenia łuków. To nie wiem, czy się bardziej szczerze nie opłaca na przykład sobie kupić taki. Bo jakiś taki i po prostu nauczyć się go wytwarzać. O. Za 40, a my idealnie chyba mamy 40 zręczności, prawda? Prawda. Równo 40, łącznie z tym, co mam na sobie założone, czyli tam jakiś chyba pierścień. Także mogę to kupić, cyk. To tylko 10 golda kosztuje. A ewentualnie, gdyby nie, to masz jakiś fajny łuk, który chciałbym, mógłbym zakupić. 35, 45, czyli brakuje mi 5 zręczności, żebym jakiś lepszy łuk kupił. Spoko. Na pewno zaraz coś zbierę, jakiś poziom, tu porobię misję i będzie git. Masz może pracę jakąś. A potrafisz polować? Czegoś tam się nauczyłem. To świetnie. Ostatnio mam sporo zamówień i Alan nie wyrabia się z dostarczaniem skór. Jeśli się do niego udasz i pomożesz mu w pracy, to chętnie cię wynagradzę. To po co ja ci te wszystkie skóry kurwa sprzedałem? Pokaż. A nie, to muszę z nim iść, tak? I za wynagrodzimy, jeśli pomogę w polowaniu. Pewnie będzie jak się kręcił gdzieś w pobliżu jej sklepu. Jasne, ale mamy 49 minut nagrywania. Także w następnym odcinku na pewno wykonamy tą misję, bo trzeba sobie troszeczkę poekspić, wbić jakiś poziom i nauczyć się punktów nauki. Dobrze, że nie wydawałem tego na jakieś pierdoły typu alchemia. To przynajmniej dzięki temu teraz mam i mogę to wydać na zręczność i na takie rzeczy, które ja chcę to wydać. Mogę stworzyć łuk? No właśnie, kurwa, nie mogę stworzyć łuku. A dlaczego? A, ja wiem dlaczego, bo ja mam schemat, ale się go nie nauczyłem, tak? No jasne, że tak. Pyk. Rozumiem. Drewno, włókno, owcza skóra.
No i miałem owcą skórę, ale możemy ją kupić. Poczekaj. Stwórz łuk. Łuk łukowy. Brakuje mi tylko owcy skóry. Czy to mogę kupić? To mi się giga opłaci. O, jeszcze moneta, złoto. Jak ja podnieś, czy leży to za darmo, to co, nie wezmę? No coś żywe się ją widzowie. Idziemy tego, po owce skórę. One nie mogą być drogie na pewno, także dostajemy fajny łuk za się pieniądze. 40 golda, no, tak właśnie przypuszczałem. No to za 40 golda, zamiast za 200 płacić za łuk, to ja sobie zrobię swój łuk. Giga opłacalny. Znaczy oczywiście pewnie, aha, 3 kupiłem. Oczywiście zużyję cięciwe, siano do wyrobiania, znaczy drewno do wyrabiania broni. Ale i tak mi się wydaje, że to jest dużo bardziej opłacalne. Plus, no mamy taki łuk, że ona nie ma takiego łuku, który mógłbym kupić. Następny to jest łuk związu i za 350 go mogę kupić. No to o wiele bardziej się opłaca po prostu te schematy i sobie solo te łuki wyrabiasz. Ja to kupuję i następny łuk, ja to nie kupuję już żadnego łuka, bo to jest strasznie dużo pieniędzy, że trzeba wydawać. Kupuję jedną owczę skórę i tyle i sobie sam to wydam. Jeszcze jakbym to wcześniej nie sprzedał, to bym miał za darmo praktycznie. Ale chyba ona kupuje za taką samą cenę, więc... Albo bardzo podobną cenę, więc jakieś turbo też nie schnociliśmy. Dobra, pokaż ten łuk, co to jest za łuk, pokaż jak wygląda łuk bukowy. Bije o 5 i premia do walki z łukiem 2. Cokolwiek to daje, to spoko, jest mniejszy. Idę jeszcze sprzedać ten jeden łuk i tu zakończymy. Słuchajcie, możecie zostawić lajka i wpaść na tego, na Twitcha, tam pod giga pod dymiami i rewinda, którego teraz kończę i tam to na rewinda naprawdę dużo czasu poświęcam. I to jest taki film, którym naprawdę, nieważne czy się znasz na tym czy nie, miło spędzisz tam te 25 minut, 30 minut oglądając tego rewinda. Po prostu jest, kurwa, siada. Powoli, ale ta wizja moja się zagęszcza tworzenia tego. Już mi się to coraz bardziej podoba. Szczególnie ten początek ma być taki mocny, więc lecimy. Dobra, ja właśnie idę montować rewinda, a my widzimy się oczywiście codziennie, raczej koło tam. No, w następnym odcinku się widzimy, giga poddymianie będzie w następnym odcinku, idziemy polować, wykonywać misje i tyle. I dalej to w sumie nie wiem, do miasta portowego pozabijać frejerów. Trzymajcie się widzowie, do zobaczenia. Jo.